Shafter w 2018 roku wbił się w polski mainstream z niesamowitym przytupem. Natomiast statystyki widniejące przy najnowszym albumie Futura całkowicie tego nie odzwierciedlają. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o spadku popularności Shaftera. Zapraszam. Na wstępie powiem, że do zrobienia tego materiału zainspirował mnie ten post z grupy Konona, także jeśli macie ochotę, to wbijajcie tam do niego. Wyświetlenia przy najnowszym albumie Futura są zdecydowanie gorsze niż na Audiotele. Z czego to wynika? Może zacznę od tego, że nigdy wielbicielem Shaftera nie byłem, a alternatywny hip-hop, który robił, zbytnio do mnie nigdy nie trafiał. Jednakże jego chwytliwe teksty wyładowane makaronizmami miały w sobie coś takiego, że chociaż po nawet jednym przesłuchu już nam zapadały w pamięć. I ze mną w tym przypadku było tak samo. Tak malowany jestem wiecznie, zmieszany tony w talii z kartami. Stop it. Get some help. I w tym momencie postawiłbym kropkę. Wielu ludzi porównuje album Futura do Audiotele, a moim zdaniem to jest duży błąd, ponieważ najlepsze, co zaprezentował nam Wojtek, znajdowało się na jego epce. Na epce, której to utwory jeszcze były publikowane na kanale Kstyka, to właśnie one miały w sobie te chwytliwe teksty, które każdy łatwo zapamiętywał i nucił pod nosem. Utwory okraszone amatorskimi klipami, a to wszystko w estetyce przełomu lat 80. i 90. Robię jebany performance. Czuję się, jakbym grał Warblade. Twoja hoł mówi mocniej. I jak to ma się do Audiotele? No, tak sobie. Momentami mamy utwory w takim samym stylu, jak chociażby Hot Coffee czy Double D z Japsonem. Ale niestety tylko momentami i ta płyta właśnie momentami jest dobra, a w większości jest mocno średnia. I w mojej opinii to właśnie po Audiotele Shafter już stracił swoich pierwszych słuchaczy, których sympatię wcześniej zdążył zaskarbić. Ale to pokazał dopiero najnowszy album Shaftera, czyli Futura. A na niej zdecydowanie brakuje starego Shaftera. No i oczywiście akcja promocyjna. Kiepska i bez większego echa. Ogrom moich znajomych, którzy kiedyś katowali Blow Off, nawet nie mieli pojęcia, że wychodzi nowa płyta od Wojtka. Ale Shafter jest od młodziutkim artystą i wielu raperów w jego wieku dopiero zaczynało, a on ma już za sobą potężny debiut. Dlatego głupstwem byłoby postawienie aktualnie jakiegokolwiek osądu. No i moim zdaniem otrzymamy od niego jeszcze jakiś mocny materiał. W szczególności, że usłyszeliśmy ostatnio świetnego Shaftera na ficie u Chodaka, a na sam koniec wypadałoby zacytować samego rapera. Nigdy nie jest dobrze, Wojtek. Dziękuję wam wszystkim bardzo za dzisiaj, w szczególności podziękowania lecą dla OG patronów, czyli Daniela Pawłowskiego, Mateusza Wilczka, Simona Jureckiego i Agnieszki. Dzięki, na razie, cześć.